To nasz pierwszy udział w tym zaszczytnym konkursie, ale myślę, że nie ostatni. Uczestnictwo w tymże to nader wszystko prestiż, ale także i promocja, możliwość weryfikacji działań, a także zamierzeń, które w zakresie ekologii mają w gminie i mieście Czerwionka Leszczyny miejsce. Prowadzimy także działalność proekologiczną w obszarze segregacji odpadów. Także działamy w obszarze działań gospodarczych. Tutaj staramy się wdrożyć istniejącą strategię zrównoważonego rozwoju. Każde przedsiębiorstwo chcemy, żeby podporządkowało się właśnie w obszarze gospodarki proekologicznej. No i to, co jest chyba najważniejsze w obszarze edukacji, to edukacja proekologiczna wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród starszych mieszkańców gminy.